Witam wszystkich naszych kochanych widzów na całym świecie. Dzisiaj bardzo ważne wideo, bardzo krótkie wideo, ale porozmawiamy o ćwiczeniach Mikulina. Słuchajcie, no ja wiem, że w tej chwili w Polsce nie jest atmosfera na rosyjskich naukowców czy inżynierów, ale my pozostawiamy to na boku. Nie będziemy się zastanawiać nad tym co teraz jest a tak naprawdę cofniemy się trochę do przeszłości, bo w tym całym Soviet Union robiono niesamowite rzeczy, i w tej chwili to wypływa na jaw. Robiono doświadczenia, które wychodziły poza jakiekolwiek ramy normalnego patrzenia na prawa fizyki. Mamy z tego biorezonans czy inne rzeczy, ale też mamy i proste. Ćwiczenia, przypuśćmy, czy też jakieś proste metody leczenia, które są bardzo skuteczne. I jednym z takich ćwiczeń, o, którym, o których się nie mówi na internecie, ja to mm, sprawdziłem i tam znalazłem tylko kilka e, wideo na temat ćwiczeń e, Aleksandra Mikulina. E, no i dlatego postanowiłem zrobić takie krótkie wideo, bo to wideo pozwoli Wam no, e, zdobyć. Przez pra, praktycznie za darmo, poświęcając tylko trochę czasu, bardzo dużo zdrowia. No więc przejdźmy do rzeczy. Kim był Aleksander Mikulin? Był rosyjskim konstruktorem silników samolotowych. Gdy miał 50 lat, zachorował. Miał niewydolność układu krążenia, tak mówili mu lekarze. I dawali mu tam według różnych prognoz 2, 3, 4 lata życia. I dali mu taką wskazówkę. Aby unikał ruchu, no bo ma problemy z sercem, krążeniem, no to ma leżeć i się nie ruszać. No niestety on się, no stety, bardzo dobrze, się tak stało. Nie pogodził się z tym jednak, nie pogodził się z tym wyrokiem lekarzy, no bo wiecie, oni czasami tak mówią, o zostało ci tyle i tyle, i wtedy człowiek już pada, ale my tego się nie słuchamy. Najważniejsze jest to, że on się tego nie posłuchał. I nie pogodził się z takim wyrokiem, na który go skazali. I e, kompletnie pominął te zalecenia lekarskie. Kiedy ciężko zachorował i wylądował w szpitalu, no, y, zaczął myśleć i zaczął jak gdyby odkrywać pewne tajemnice ciała ludzkiego, organizmu. I napisał nawet książkę, która się nazywa, nazywa się Aktywna Długowieczność. Na podstawie tych na, w podstawie różnych innych jeszcze książek, lektów, rozmiu, rozmów z przyjaciółmi, e, obserwacji e, właściwie jak działają maszyny i przyroda, opracował własny system leczenia i zapobiegania tak zwanemu zużyciu organizmu. Nie tylko w tym momencie przezwyciężył chorobę, ale no umarł, zmarł oczywiście Ale 40 lat później Dożył aż 92-letniego wieku Piękny wiek nie? I do końca był aktywny, twórczy no, Działał, ćwiczył Więc te 2-3-4 lata życia Na którego skazywali lekarze Jakoś no, nie wyszły im Przezwyciężył to wszystko I doszedł do wniosku że organizm ludzki podobnie jak maszyna, jak jakieś urządzenie skonstruowane, wymaga oliwienia i regeneracji części. I służy temu jedno z opracowanych przez niego ćwiczeń. Nazwał to on stworzył wiele innych jeszcze ćwiczeń, ale skoncentrujmy się tutaj na tym jednym i nazwał to wibrogimnastyką. Wi może ja tak y Pokrótce powiem na czym to polega. Więc tutaj mamy yy, yy, nogi, nogi pięknej kobiety. Yy, mojej przyjaciółki, tak naprawdę, yy, która dała mi się sfilmować. W tym ćwiczeniu yy, robimy coś takiego właśnie. Stajemy na palcach, a pięty unosimy w górę na około tam załóżmy 5 cm nad podłogą. Następnie mocno je opuszczamy. Tak, aby odczuć w całym ciele wstrząs. No oczywiście nie robimy tego tak, żeby odpadła nam głowa, tylko no, delikatnie. To nie musi być jakieś takie mocne. Jedno ćwiczenie powinno trwać sekundę. Powtarzamy je 30 razy i potem robimy 10 sekund przerwy i znowu robimy 30 powtórzeń. Powinno się ćwiczyć 5 razy dziennie po 70 sekund, czyli 30. 10 sekund przerwy, i potem jeszcze 30 razy. Mikulin polecał to ćwiczenie zwłaszcza ludziom pracującym na stojąco, bądź siedząco. No to dla mnie jest to bardzo ważne ćwiczenie, bo ja siedzę cały czas przy komputerze i zresztą to robię. Robię to rano, jak przychodzę, no ale potem. Zapominam, tak jak większość z nas, no więc przeważnie robię tylko raz dziennie, jak sobie przypomnę, przyjdę do domu, to robię drugi raz, ale robię do dzisiaj wideo, żeby też siebie zmotywować do tego, żeby robić te ćwiczenia częściej, dlatego że one dają mnóstwo, mnóstwo zdrowia. A zresztą badania potwierdziły, że ustępują po nich cię, tak, różne dolegliwości, nawet... Taka ciężkość umysłowa, będąca właśnie skutkiem długo, wielogodzinnego, długotrwałego wysiłku umysłowego oraz no, zmęczenia, jak się siedzi w biurze, za biurkiem, za komputerem, to tak właśnie jest. Takie wtrząsanie organizmu pobudza przepływ krwi w żyłach. Dzięki powtarzaniu takiego ćwiczenia, człowiek unika wielu chorób. Wewnętrznych związanych na przykład z zakrzepowym zapaleniem żył, obrzękami nóg i zawałami, nawet włącznie, to właśnie mówił o tym Mikulin w wielu rozmowach, które przeprowadzał z ludźmi w tamtym czasie. Podobne działanie na ludzki organizm ma też bieg, jak trucht, albo jazda konna. Generalnie mówiąc, na, nie, teraz nie wiem jak znaleźć te badania, ale kiedyś, kiedyś czytałem coś takiego, że e, kowboje amerykańscy nigdy nie umierali na zawały serca. No Wtedy mieli, można powiedzieć, lepsze jedzenie, prawda? Ale, nie nie zatrute, ale między innymi dlatego, że cały czas mieli te wstrząsy e, całego organizmu jadąc na koniu, e, no po prostu... Poruszali w swoim systemie krwionośnym przepływ krwi, szczególnie w żyłach. Po prostu, jak gdyby krew przepływała od jednej zastaw, została popychana od jednej zastawki do drugiej. To też bardzo dobrze działa na nasz system limfatyczny, dlatego że wiecie, że limfaty, limf, limfatyczny system to jest nasz system odpornościowy i w momencie kiedy siedzimy jest w zastoju, robi się taki no, powiedzmy slam z tego. Więc ćwiczenia, ruchy powodują to, że limfa krąży w naszym organizmie, a tym samym nasz system immunologiczny i też wydalniczy jest o wiele, o wiele lepiej, funkcjonuje. Mikulin opracował też na podstawie własnych doświadczeń różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, pomocne przy jakichkolwiek nerwicach, czy stanach lękowych, czy też nawet palpitacjach serca, jak twierdził sam jego, jego te ćwiczenia, wiele razy ratowały go przed różnego rodzaju problemami, a nawet atakami serca. Gdy Zaniepokoił się na przykład przyspieszoną akcją serca, trzeba było koniecznie e, według niego wtedy powiększyć za pomocą głębokich oddechów objętość klatki piersiowej przed kolejnym rozkurczem serca. By tego dokonać, trzeba zrobić głęboki wdech, wciągając powietrze jak najgłębiej w dół brzucha, wypiąć brzuch, ale tak spokojnie, bez przesady żadnej. żadnej i zatrzymać powietrze na 2-3 sekundy. Następnie należy to powtórzyć 2-3 razy i nie więcej. I to ćwiczenie należy wykonywać spokojnie, rytmicznie, koncentrując się całą swoją uwagę na tym, co się robi. Wówczas Podczas tych ćwiczeń serce zaczyna pracować w swoim naturalnym rytmie. No, dużo jest takich ćwiczeń, akurat na tym się nie będę skupiał, na ćwiczeniach oddechowych, tylko właśnie na tych wibracyjnych wstrząsach, bo one są wspaniałe. No i oczywiście wtedy, jak będziemy to robić, to niepotrzebne są dla nas już jakieś wizyty u lekarzy i stosowanie jakichś leków. Ćwiczenia Mikulina stosowane właśnie regularnie według autora pomagają zachować dobrą formę i zdrowie. Ale to są tylko takie moje dla Was krótkie informacje. Ale jak jesteście chorzy, no to oczywiście zgłoście się do lekarza. Tu nie, jest, ja nie robię jakiejś diagnozy czy też porady lekarskiej, tylko po prostu no, dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem, no i to, co można znaleźć tu w przestrzeni internetowej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się do następnego razu.